gong na przerwę, moment, który mogło być korzystny oprócz sprawy. Nie ma siły. Bardzo dobra ta pierwsza runda. Trzeba przyznać, że André Feyet zaskakuje nas swoją postawą. Jest tutaj zawodnikiem niezwykle aktywnym. Jest zawodnikiem przede wszystkim bardzo, bardzo silnym. Ta pierwsza akcja, po której wydawało się, że Krzysztof będzie dominował, że obali swojego rywala, że będzie na górze, a jednak umiejętnie przeturlał kułaka zawodnik z Holandii i niemal przez całą rundę był jednak w tej lepszej pozycji na górze. Zadał bez wątpienia więcej ciosów. Inną sprawą jest, ile z tych ciosów doszło do celu. Za chwilę druga runda, to może być bardzo interesująca walka. Jeżeli André nie stracił siły, jeżeli nadal będzie tak wytrzymały jak w pierwszym starciu, to kto wie, czy nie będzie tutaj niespodzianki, no bo porażka kułaka byłaby niespodzianką. To właśnie jest holenderski zawodnik, który słucha i niech Państwo także zwrócą uwagę, słucha uwag Emmy i Boba Schreiberów, znakomitych znawców holenderskiego MMA. To jest jeden z niewielu przypadków, kiedy żona Boba Emma pojawia się w ringu, jest sekundantem walk MMA. Ona na swoim koncie także ma przynajmniej dwie wszechstylowe walki, wręcz jakie stoczyła w Holandii. W kluczowych momentach, bo pierwsza raczej dla Holendrów. W kluczowych momentach było widać przewagę fizyczną ze strony Holendra, szczególnie w parterze. W tej drugiej rundzie może to się obrócić niekorzystnie dla polskiego zawodnika. Teraz wymiana low kicków. Holender próbował przechwytu. Polak od razu skraca dystans i próbuje wejść do parterze, jednak mimo wszystko tam będzie szukał swojej szansy, chociaż w pierwszej rundzie tą walkę w parterze przegrywał. Ale widzą Państwo, jak potężnie zbudowanym i strasznie silnym zawodnikiem jest Feyet. W tej chwili Krzysiek na górze i musi utrzymać tę pozycję. Jest w półgardzie Holendra. Tu można już sobie popracować, zwłaszcza gdyby udało mu się oprzeć głowę rywala o narożnik. To ta pozycja byłaby bardzo dobra, ale dobrze Polak obraca teraz. Dobrze Polak obraca Holendra. Teraz bardzo dobrze go odciąga od lin. Będzie miał więcej czasu na przeprowadzenie korzystnej akcji i na pewno nie pozwoli to odpocząć zawodnikowi holenderskiemu. Kwestią najważniejszą jest tutaj, jak będzie Feyet spisywał się właśnie w parterze. Niekorzystne dla kułaka jest to, że to wszystko jest bardzo blisko holenderskiego narożnika i Państwo Schreiberowie mają możliwość podpowiadania swojemu fighterowi. Natomiast Krzysiek, będąc z góry, już w tej chwili chyba wyeliminował najgroźniejszą broń, gdyż w pierwszej rundzie najgroźniejszą bronią były te hammerfisty, czyli ciosy młotkowe. Teraz widać, że w tej fazie walki Holender wykorzystuje swoją przewagę fizyczną. Po prostu założył klamrę na polskim zawodniku i uniemożliwia mu zrobienie czegokolwiek w tej walce w parterze. Teraz jest typowa przeplatanka. Zawodnicy przeplatają ręce, żeby dojść do korzystnej pozycji. Ważne jest, aby Krzysiek oparł rękę na szyi rywala. Bez względu na to, czy to przedramię, czy dłoń. Wówczas można to wykorzystać. Można się podnieść, można zaatakować rywala ciosami z góry. A przecież ground and pound w wykonaniu Krzysztofa Kułaka to także jest jego wielki atut. Ale uwaga na nogi, dlatego że Holender skręca się, próbuje znów przetoczyć kułaka i taka akcja byłaby w oczach sędziów punktowych na pewno punktowana. Jest przedramię na szyi, przynajmniej przez chwilę było. Teraz kułak chce wyciągnąć nogę i przejście do pozycji bocznej. Zaczął pracować nad lewą ręką Feyeta. Jak najwięcej właśnie przed ramieniem opierania się na szyi rywala. Akcja z góry i znów udało się włożyć. Teraz cały ciężar ciała powinien oprzeć na tę rękę. Nie tak, jak on to robi w tej chwili, ale tak, jak to robił Bagi w poprzedniej walce. Ale widać, że Holender mu to uniemożliwia tylko i wyłącznie w tej fazie walki, wykorzystując przewagę fizyczną. Po prostu przytrzymuje Polaka jak najbliżej siebie. Właśnie wykorzystuje ale ten moment. Ale przeszedł, doszedł do nogi. Niebezpieczna sytuacja dla Polaka. Bardzo niedobrze. Wyrwij nogę. Udało się Polakowi wyrwać. Nie ma stąpów, ale była akcja z góry z ciosem spadającym na głowę André Feyeta. Wielkie emocje, naprawdę. Mamy tutaj znakomitą walkę. Przekrojowy pojedynek, z tym, że musi Krzysztof uważać, nie wolno zostawić tak nogi, jak zrobił to przed chwilą. No to była bardzo groźna sytuacja. Holender o mały włos by nie wykorzystał tego momentu do rozstrzygnięcia walki przed czasem. Polak znakomicie się wycofał, odwracając się i lekko rozluźniając mięśnie. Teraz ma szansę na to, żeby rozstrzygnąć walkę. Cały czas Holender broni się w ten sam sposób.
blisko, blisko Polaka, blisko i przewagą fizyczną stara się go utrzymać jak najbliżej. Bardzo Holender obniża pozycję, chce zjechać gdzieś tam w okolice klatki piersiowej, nie chce wystawiać głowy na uderzenia. Prawa ręka Kułaka już przełożona za głowę, gdyby udało się również dojść do tego lewą ręką, ale już coraz niżej i chce wyślizgnąć się jak wąż, jak piskosz z tego jazu, jaki zastawił na niego zawodnik częstochowskiej adrenaliny Krzysztof Kułak. Ale ciągle jednak na górze, to jest najważniejsze. Przydałoby się jednak parę ciosów, przydałoby się zaakcentowanie tej przewagi. Ma na to 60 sekund, żeby tutaj nie trzeba było żadnej dogrywki robić, żeby sędziowie zdecydowali, że to Kułak był zawodnikiem lepszym od Fejeta. Ale znakomita walka, wyraźnie Holender jest w bardzo niekorzystnej sytuacji, ale znakomicie się broni, mimo że jest w pełnym dosiadzie Polak, nie może rozwinąć akcji. Mimo wszystko Holender broni się na środku ringu, wykorzystując przewagę fizyczną i widać, że Polak ma trudności z rozwinięciem tej bardzo korzystnej. Teraz była szansa, ale znowu doszedł Holender bardzo blisko, złapał klamrę i przytulił Polaka do siebie, więc to jest taka walka, w której Polak musi otworzyć tą akcję na tyle, żeby wykorzystać pełny dosiad. Holender tu jest już bardzo mało na to czasu. Przede wszystkim Krzysiek, o tak jak w tej chwili, podwyższyć pozycję, obniżyć ten środek ciężkości, pojechać z nim bardziej w kierunku własnych nóg, ale przede wszystkim oprzeć rękę na klatce piersiowej, na szyi rywala i zadać przynajmniej dwa ciosy. Jestem przekonany, że gdyby były ze dwa, trzy ciosy na głowę Fejeta, to wówczas sędziowie zdecydowanie opowiedzieliby się za Krzysztofem Kułakiem. A tak, mamy za sobą 10 minut walki. Ale nie znamy jeszcze werdyktu. Polak jest przekonany o zwycięstwie. Możemy to jest powiedzieć... zagrywka psychologiczna. To jest próba stworzenia jakiejś presji na sędziach albo na publiczności. Przede wszystkim na publiczności, bo sędziowie już werdykt wydali. I w tej chwili te kartki wędrują do Roberta Kosteckiego. Za chwilę przekonamy się. Polak, Holender, a może dogrywka. Została nierozstrzygnięta. Czeka nas 3-minutowa dogrywka. A więc wszystko jasne. Przed nami dogrywka. I myślę, że to będzie najważniejszy moment.